Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Ludzie Gór Olbrzymich. Poprowadzą go dla Was gościnnie Kamil Kolman. I standardowo Jordan Plis. Nasz outfit jakby nie jest przypadkowy, ponieważ naszym gościem będzie dzisiaj Andrzej Olszewski, twórca Muzeum Sentymentów. I porozmawiamy z nim o tym, czym są sentymenty, co można odnaleźć w jego muzeum i czego życzyłby sobie Andrzej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, miłego oglądania. Andrzej, cieszymy się, że dotarłeś do naszego studia. Ja również się cieszę, dziękuję za zaproszenie. No i co? Jedziemy dalej. Lecimy z tym tematem, bo to nie Andrzej, jest taki... Andrzej, najważniejsze, że jakby my nie będziemy na pewno się śmiali z twojego jakby przebrania za dywan. I na pewno nam jeszcze o nim troszeczkę opowiesz, ale... Powinieneś resoraki ze sobą. Ja wiedziałem, że będziesz po mnie jechał, więc... Dlatego są drogi, ale nie z dziurami. Nie. Czyli to są już takie przedwyborcze, można powiedzieć, dywan, to jest taki to już załatany. Tuż przedwyborcze. A, dobra. Wiesz co, zanim jakby przejdziemy do pytań, które sobie z Kamilem przygotowaliśmy, ja chciałem się ciebie zapytać, bo tak, nie wszyscy jeszcze byli w muzeum, chociaż mi się wydaje, że z tego, co tutaj ludzie mówią, że większość jeleniogórzan i ludzi z okolic odwiedziła już to, ale dobra, przypuśćmy, że parę osób jeszcze nie było, na przykład Kamil jeszcze nie dotarł. Ale Kamil, widziałeś, słyszałeś. No, widziałem, mijałem wielokrotnie i możliwe, że on jest za blisko na własnym terenie. No tak, to najgorzej. Tak, że tak, najgorzej idzie zgadzanie. Jakby Kamil był przyjezdny, to na pewno by zaszedł. Ale dobra, to powiedz nam, czym jest Muzeum Sentymentów dla osób, które gdzieś tam są i nie trafiły jeszcze do ciebie. Muzeum Sentymentów to jest taki wehikuł czasu, który przede wszystkim ma nas cofnąć do czasów dzieciństwa. Jak widać, mi to weszło w krew trochę za mocno, ale tak to faktycznie działa, że osoby, które nas odwiedzają, cofają się myślami do swoich czasów dzieciństwa, do swoich młodych lat, odgrzebują różne wspomnienia z tamtego okresu i sprawia im to radość po prostu, bo to był taki okres, kiedy nie przejmowaliśmy się jakimiś problemami, nawet czy to chociażby domowymi, czy jakimiś politycznymi, czy jakimiś innymi po prostu tematami. Wówczas, mówię, w czasach takiej Polski komunistycznej, jakby nikt z nas jako dziecko się tym nie do końca przejmował, tylko żył po prostu swoim dzieciństwem, swoim życiem dziecka. No i to na chwilę, mówię, to miejsce, to Muzeum Sentymentu pozwala do tego wrócić. No i mówię, dzięki temu wszyscy z tego muzeum wychodzą uśmiechnięci zawsze, zadowoleni. No i z opinie też robią swoje później, prawda, te które wypływają od tych naszych gości. Okej, a powiedz mi, bo mówisz o dzieciństwie, czy to jest dzieciństwo, które dotyczy określonego pokolenia? Jakby kto najmłodszy odnajdzie u ciebie swoje dzieciństwo? Tworząc i wymyślając to Muzeum Sentymentów, no nie ukrywam, że myślałem jakby najbardziej o swoim pokoleniu, tak? Czyli powiedzmy 30-40-latków, tak do, powiedzmy 30-50-latków. Wcześniej milenialsi. Tak. Ale okazało się, że stała się to atrakcja dla wszystkich pokoleń. Czyli po pierwsze, ci 30-40-latkowie przyprowadzają swoje dzieci i pokazują im to, opowiadają im o tym, co było właśnie w tamtych czasach. Nie muszą tylko tego pokazywać na zdjęciach na Facebooku, tylko faktycznie pokazać dane rzeczy fizycznie. Albo też przyprowadzają właśnie swoich rodziców czy dziadków, to na moje pokolenie, żeby oni sobie przypomnieli i oni coś poopowiadali, jakieś anegdoty z życia takiego, nawet chociaż rodzinnego. Nie? A powiedz Andrzej, no bo jak już przychodzą do ciebie ci goście, to na pewno trafiają też, tak jak sam zauważyłeś i jak Kamil tutaj słusznie w pytaniu zadał, przychodzą też jakby osoby młodsze, czyli jakieś tam, nie wiem, podstawówka, przychodzi też pewnie liceum, ale też jakaś troszeczkę starsza młodzież. I powiedz mi, jak oni reagują na to, co tam znajdują? Co ich najbardziej zaskakuje? No bo wiesz, przychodzi do ciebie jakiś dziecko z podstawówki, czy tam wycieczka szkolna i oni widzą chociażby ten telefon z korbką. Czy oni w ogóle wiedzą, co to jest i czy by potrafili zadzwonić do kogoś teraz? Starczą po prostu. Telefon starczą, czy na korbkę to mam na przykład taki kalkulator, który można to im pokazać. Dla nich to, dla naszego powiedzmy pokolenia i starszego jest to takie rzeczy, które znamy z codzienności. Nie jest jakby... Większość nie jest zaskoczenie. No mam oczywiście też takie unikatowe rzeczy, które i nas potrafią zaskoczyć, znaczy to nasze pokolenie, ale dla najmłodszego pokolenia jest to swoisty skansen, można powiedzieć, ale skansen rzeczy nie, tak jak mamy jakiś biskupin, które całkowicie jest coś odcięte już od naszej, no powiedzmy wszystkich współczesnych pokoleń, ale pokolenia, mówię, starsze, rodziców czy dziadków, jakby dla nich to jest, tak jak powiedziałem, codzienność, oni mogą o tym poopowiadać, jest to te emocje, które pojawiają się w tym pokoleniu, powiedzmy 30+, udzielają się potem dzieciom
I one też wychodzą. Jak ja ich się pytam, co im się podobało najbardziej w muzeum, jak wychodzą, widzę, że są uśmiechnięci. No to są dwie odpowiedzi najpopularniejsze. Albo pokój dziecięcy, właśnie, czyli z albo zabawkami. Albo wszystko. Albo wszystko im się podobało, muzeum po prostu. No to jest moja ulubiona odpowiedź. No mówię, zrobiłem takie miejsce, którym dzieciom podoba się wszystko, nie wychodzą z nudzenia. Oczywiście jest tak, że mam w jednym na przykład tygodniu dwie grupy z liceum. Jedna grupa się zainteresuje kasetami, puszczam im jakieś znane zespoły po prostu z kasety i nagrywają sobie filmiki smartfonami, potem gdzieś udostępniają na Instagramie, są tym zainteresowani. A na drugi dzień przyjdzie taka klasa, która ma kompletnie wszystko w nosie i czeka tylko, żeby stąd wyjść, bo dla nich po prostu jest to muzeum. Jak nie ma właśnie takiego przewodnika rodzinnego, jak powiedziałem, jakiegoś mamy, taty, czy dziadka, czy babci i ja nie mam może aż takiej charyzmy, żeby to im przekazać, ich zainteresować, no to się nic nie, to się tych rzeczy nie przeskoczy, prawda? Kamil, powiedz mi, czy Andrzej zachęcił cię do odwiedzenia muzeum? Nie, no, jak najbardziej. To... Ty jako znawca sztuki, krytyk, to chyba tym bardziej byś tam znalazł wiele takich miejsc, tak, które mógłbyś swoim nietuzinkowym sposobem opisać. Tak, muszę zobaczyć, na pewno odwiedzę, bo jestem ciekaw po prostu, co tam jest. Jak to zebrałeś, jaki miałeś pomysł na... Bo na przykład mnie zastanawia, ponieważ, no, jak Jordan wspomniał, ja bardzo lubię chodzić po muzeach, po galeriach. Czy masz jakiś plan rozwoju i tego, jak to się będzie przekształcało? Czy na przykład już myślisz o tym, żeby zagospodarować przyszłe sentymenty? Bo rozumiem, jak powiedziałeś, że pokolenie tak 30-40-latków, ale czy będą już Pokemony i takie wczesne 2000 lata? No właśnie. Czy planujesz ewolucję tego muzeum, takie rozwijanie o kolejne dekady? Co dodasz za 10 lat? Jakie sentymenty? Staram się już jakby zwracać uwagę na to, co teraz jest jakby popularne, bo to, ja zbieram te rzeczy, które w danym okresie, czyli w danej, powiedzmy, dekadzie były na topie, nie? Były bardzo modne i popularne. W latach 90. czy wcześniejszych, mówię, czy to właśnie jakieś plakaty znanych zespołów, mówię, z lat 90., z lat 80. I tak samo właśnie na przełomie, powiedzmy, 90-tych, 2000-tych lat ja osobiście zbierałem karty telefoniczne, gdzie teraz na ulicy nie mamy żadnej budki telefonicznej, ale karty telefoniczne są jednak moim jakimś wspomnieniem z dzieciństwa. Ja je wrzuciłem po prostu do jednej z gablot, więc staram się też jakby to, znaczy może nie kontrolować, bo to się nie da też wszystkiego jakby być na bieżąco ze wszystkim, co jest jakby modne, no bo jak się nie interesuje na przykład tym, czym się interesują dziesięciolatkowie, no to, czy piętnastolatkowie, no to wiadomo, że to trzeba jeszcze wyłapać, ale da się to zrobić. Czyli ty idziesz do przodu, można powiedzieć. Niedługo będą lody ekipy u ciebie. O! Tak. Albo to już taki będzie sentyment za parę lat. Na przykład, nie? Powinienem już te papierki zachować w klaserze od lodów i je tam po prostu gdzieś za jakiś czas zostawić. Tak, no tak. I będziesz tak, milionerem. Tak. A właśnie, a propos bycia milionerem, bo mnie cały czas mnie to uwiera pytanie. Nie jestem milionerem. Wiem, ale do tego jeszcze... To nie ten twój Bentley zagrodził drogę Kamilowi, dlatego nie. Się spóźnił do pracy. To nie twoje nie, auto. To nie. Więc to było a propos tego bycia milionerem. Ja maluchem, ale malucha byś przeskoczył. Przesunął najwyżej. Przesunął. No. A powiedz mi, czy jakby dlaczego, czy nie zastanawiałeś się nad tym, bo tak, jakby twoje muzeum było w Karpaczu, to ja daję sobie rękę uciąć, że ty byłbyś już właśnie milionerem. Dlaczego ty nie stworzyłeś tego w Karpaczu, gdzie wiesz, jak jest sezon taki, ten wiesz, ten maj, czerwiec, wakacyjny, ferie, to tam byłoby oblężenie przecież. Kowary to prawie Karpacz, to tylko 6 kilometrów. No ale wiesz, ja ty są... No, na piechotę. Niektórzy do mnie przychodzą na piechotę z Karpaczu. Miałem takie rodziny, co patrzą tylko 6 kilometrów, to sobie zrobimy spacer i co prawda ale drogą jest... bez chodników z dziećmi przyszli, ale już to potem wracali autobusem, mniejszość. Bo się bali, ale zdarzają się i tacy turyści, którzy właśnie z Karpacza w ten sposób docierają do mnie. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, że oczywiście, mam te Kowary, a mogłem to zrobić jeden z... Czy to jak szukałem problem? Lokalizacji na początku, no to pierwszy był Karpacz oczywiście. To było miejsce, którym chciałem to zrobić, po prostu pochodzę, jakby mieszkam w Karpaczu, więc chciałem to zrobić na miejscu. Ale na początku oczywiście był to temat, który nie wiadomo było, czy to się przyjmie, nie? W sensie, miałeś obawy, czy w Karpaczu to się przyjmie, ja podejmowałem przyjmie, bardzo duże ryzyko, otwierając to muzeum. Po prostu poświęcając swoje wszystkie oszczędności, które miałem wtedy, no i jednocześnie jeszcze pracując na etacie. No więc to był taki jakby mój... No, taka zajawka, można powiedzieć, którą chciałem pokazać, mówię, tę swoją kolekcję ludziom, a potem jak się spodobało, to po prostu zacząłem to rozwijać dalej o kolejne pomieszczenia, bo na początku było tylko 5 pokoi, teraz będzie tych pokoi 15, więc to jest taki progres w ciągu 6 lat. A na początku, mówię, w Karpaczu, po pierwsze, no,
zabójczy był od razu, bo trzeba było wydzierawić cały duży lokal na przykład, który chciałem i ten czynsz byłby dla mnie wtedy zabójczy. Nie? Dlatego jakby to nie powstało na początku w Karpaczu, a się okazało, że w Kowarach, mówię, jest to na tyle nieodległe miasteczko, że można takie atrakcje czyli też pod względem jakimś tam komercyjnym, zarobkowym nie możesz narzekać, tak? Obecnie jakby to już na tyle stało się popularne miejsce, że oczywiście się samo już w skali roku oczywiście, nie w każdym miesiącu, bo są takie martwe. No wiadomo, martwe, no w lutym to można tam u was zamarznąć. No w lutym można zamarznąć, ale z kolei jest dużo turystów feriowych, więc to, ale na przykład marzec, kwiecień, no to jest po prostu listopad i tam powiedzmy do świąt w grudniu, no to są martwe sezony. W Karpaczu też nikogo, po prostu można wszystkie knajpy pozamykać i iść do domu. Więc tak samo jest w tym, ale w skali roku jakby udało się to skalkulować na tyle, że po prostu to się opłaca i fajnie, i można to właśnie rozwijać, no bo nie sztuka zrobić coś i zostać w tych samych ramach, bo to ten mój rozwój pozwala na to, że przyciągam tych samych turystów, którzy byli 3 lata temu, 4 lata temu, oni wracają po prostu do mnie znowu zobaczyć, jak to się pozmieniało. Tak, co nowego się pojawiło. Jak rozbudowujesz tą kolekcję? Na czym polega szukanie? Bo ja na przykład bardzo lubię pchletargi, wszystkie jarmarki, staroci, w ogóle antykwariaty i czasami mam takie jakieś przedmioty, o których wiem, czego szukam. Nie konkretnie danego obiektu, ale z grubsza wiem, jakich rzeczy mi brakuje. Jak ty tego szukasz? Czy masz wizję, potrzebuję teraz, nie wiem, rekwizytów z tego i tego dziesięciolecia, albo szukam rzeczy związanych właśnie z Pokemonami na przykład? I gdzie tego szukasz? No tak, wpadł mi jakiś pomysł na kolejną ekspozycję, kolejny temat, więc po pierwsze rozpytuję gdzieś lokalnie, na przykład teraz ten najnowszy pokój to będzie taka namiastka klasy szkolnej, bo to oczywiście nie mam takiego dużego pokoju, żeby zrobić całą klasę, tak jak to wyglądało, ale będą tam powiedzmy 3-4 ławki, biurko, tablica i tak dalej, żeby to była taka namiastka. No i przede wszystkim takie drobne przedmioty związane ze szkołą. To maczuga będzie, co się biło po rękach, czy? No, jakaś linijka będzie. Czy ze szkoły? Tak. Nie wiem, czy... Maczugi to... Maczugi to takie chrupki. No tak, kiedyś. Też. I to na przykład ktoś dał cynk, że nie wiem, w czasie ferii było sprzątanie jakiegoś kantorka w lokalnej tam szkole w Kowarach i pani, no można powiedzieć, ta pani tam, jak to się mówi, woźna, nie, na przykład, dała cynk, że albo przyjdziesz sobie, coś wybierzesz z tego, co tam chcemy, albo po prostu to znika za chwilę, bo potrzebujemy pomieszczenie mieć tam puste, nie. Więc na przykład w taki sposób się udaje czasami zdobyć jakieś eksponaty, nie jest... Ale to nie jest jakby tak już popularne, bo te porządki to już były dawno w takich miejscach. Tak naprawdę na przełomie 90. i 2000. lat te porządki się były takie na porządku dziennym i wszystko to się wyrzucało. To było wtedy dosłownie śmieciem, było to tak popularne jeszcze to, co zostało z lat 80. i 90. w domach, że po prostu spowszechniało nam, zachłysnęliśmy się jakimiś tam rzeczami z zachodu, czy nawet podróbkami jakichś radiomagnetofonów i stare PRL-y, mimo że były lepsze, to żeśmy to wyrzucali. Więc teraz jakby jest to już trudne, więc tego są pojedyncze rzeczy, bo praktycznie każdy, kto do mnie przychodzi, mówi, że ma jakąś taką suszarkę albo jakiś tam inny przedmiot w domu, ale to są pojedyncze. Nie mamy już jakby całych takich ekspozycji, więc naprawdę to jest cały czas poszukiwanie okazji, bo kupić można wszystko na jarmarku staroci, czy na Primtargu, czy w internecie, ale ceny obecnie, mówię, przez to, że to się stało, bo kiedyś było powszechne, teraz się stało unikatowe, no to są wywindowane naprawdę czasami, moim zdaniem, aż za bardzo, więc ja szukam cały czas okazji. I albo ktoś się odezwie, albo coś kupię tanio właśnie w formie licytacji, albo kupię więcej rzeczy naraz, żeby w ten sposób z tego całego jakoś tam, no ktoś ma na przykład cały garaż i mówi, bierzesz wszystko albo nic, nie? No to wtedy się bierze wszystko, całe kombi po prostu przyjeżdża do Kowar znowu moje. Z tego wybieram to, co potrzebuję, to się nadaje, oczywiście wrzucam w ekspozycję, to, co jest podwójne, wystawiam ponownie jakby do sprzedaży i tak to muszę po prostu cały czas tym obracać. Ale to powiedz, pomyśl sobie, jaką wartość mają teraz te eksponaty w twoim muzeum, wiesz, jakieś meblościanki, kiedy, albo jakieś stoliki drewniane, przecież teraz takie rzeczy kosztują, no meblościanki też mają. No właśnie chciałem zapytać, co jest dla ciebie takim najcenniejszym, to nie może jeśli masz taki cenny, wiesz, finansowo cenny, to też powiedz, ale co dla ciebie jest jakimś najcenniejszym obiektem, który masz w kolekcji, co sprawia ci największą radę? No właśnie, czy jest, czy można go zobaczyć? Czy jest w jakimś sejfie? Ciężko mi tak ocenić. No, są oczywiście tam takie...
na przykład rowery, nie? To były takie najdroższe moje zakupy, to były rowery z kolekcji takiego mojego kolegi z Częstochowy, który jakby zrezygnował z kolekcjonowania tych rowerów i wystawił na sprzedaż, ale te kilka rowerów kosztowało mi też dobrych kilka tysięcy złotych, żeby one tam stały. A co to były te rowery? Jakieś takie składaki? Czy składaki są popularne. Składaki są popularne, ale też już nie są tanie, bo to kilkaset złotych trzeba zapłacić za jeden taki, takie Wigry 3. To były składaki takie, tak? Nie do końca. To są rowery, na przykład rower Cornis z lat 60. albo rower Polcross, czyli pierwszy polski rower z amortyzatorem. Ten amortyzator był wyciągnięty po prostu z motorynki, wstawiony do roweru. Jest to mniejsze takie kółeczko z przodu i to jest Polcross 2. To jest taki mój najdroższy jakby eksponat, taki zakupiony. I jakie to są koszty takiego roweru? Ponad 3000 zł. No to, grubo, to jest teraz taki można jeden mieć taki MTB rower, jakiś taki podstawowy za te no, a to jest rower, mówię, jest około 50-letni już, który przeważnie kto z naszego pokolenia czy starszy przychodzi, mówią, że takiego nie widzieli. Raz mi się tylko trafił pan, który mówi, że miał taki rower, bo jego tata był tam jakimś dyrektorem, czy nie wiem, kopalni, czy jakiegoś tam zakładu. Było i po prostu to było dla wybrańców. To były właśnie rowery dla wybrańców. Ich wtedy było mało, a tym bardziej jakby mało ich zostało do dzisiaj, dlatego mają takie ceny. Także mówię, to są, no mówię, są i takie zakupy dosyć jakby kosztowne. Ale czasami się zdarza, ktoś, że ktoś coś takiego jak ostatnio, że odezwał się do mnie pan tutaj spod Gryfowa, że piłkarzykiem z Polsportu. Jeden z pierwszych takich piłkarzyków stołowych ma tam gdzieś w garażu i no, chciałby to przekazać, bo jemu to już z jednej strony zawadza, właśnie już w to oczywiście już jakby nie gra. No i to po prostu pchałem po niego, do niego, to jakoś delikatnie odnowiłem, tak żeby zachowało to też charakter, że to jest jednak stare, ale żeby nie było tam jakieś, wiadomo, pordzewiałe i tak dalej. Więc takie, w ten sposób czasami się zdobywa taki przedmiot. A są jacyś kolekcjonerzy oprócz ciebie, czy gdzieś w Polsce też są takie zbiory? Kolekcjonerów jest bardzo dużo, dlatego te ceny są takie wysokie, bo ci kolekcjonerzy jakby między sobą się przebijają w tych aukcjach. Czyli nie ma wymianek, tak jak karteczkami się wymienialiśmy w podstawówce, to że rower dam ci, tak, dam ci dwa rowery, a ty mi zderzak od syrenki może. Czasami się zdarza, znaczy mam znajomych takich prywatnych też muzealników, czy to w Rudzie Śląskiej, czy w Szczecinie, czy w Zamościu. Szczecin? Przecież to miasto nie istnieje. Czemu? No nie ma takiego miasta, no ja mamy mówią, że nie istnieje to miasto. Wie? Ja o Karpaczu nigdy nie słyszałem, to jest miejsce, które mijam. No także mówię, no na przykład kolega z Zamościa, gdzieś trafił też jakieś magazyny chyba TKKF-u, które były zamknięte przez 30 lat i po prostu zabrał stamtąd wszystko, co mógł, bo to i tak by było też znowu do wyczyszczenia kolejne jakieś pomieszczenie było komuś potrzebne, a z tych rzeczy nikt nie skorzysta na co dzień. Wiadomo, nikt nie będzie biegał w jakichś tam starych dresach, czy wrzucał starymi piłkami lekarskimi, tylko trzeba to mieć na bieżąco nowe. No ale tych rzeczy miał na tyle dużo, że jakby spakował w paczkę, wysłał do mnie, wysłał do innych muzeów. Ja znowu coś jemu dałem z tego, co miałem więcej na przykład. Więc to w ten sposób też. Symbioza taka. No tak, oczywiście walczymy też między sobą jakieś tam ciekawsze. Nikt tam się jakby też, można powiedzieć, nie dzieli takimi ciekawszymi, pojedynczymi eksponatami. Nie? A właśnie, ale jakimiś dublami, no to już jak najbardziej. A propos tego dzielenia się i innych jakby muzealników, powiedz mi, czy ty, no bo muzeum ma już 6 lat z tego, co rozmawialiśmy przed... Tak, w czerwcu będzie 6 lat od otwarcia muzeum, a już ponad 6 lat, bo mówię, 3 miesiące wcześniej musiałem przygotowywać te pierwsze pokoiki. Dobra, a powiedz mi, czy ty jesteś jakby prekursorem takiego muzeum, czy zanim je otworzyłeś, jakby miałeś te wzorce z innych miejsc w Polsce? Najstarsze muzeum to jest muzeum, obecnie się nazywa Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej. Ono jest największe, jest najstarsze. Stamtąd jakby, bo skąd ten pomysł się pojawił? Nie do końca stamtąd. Jakby ja patrzyłem na te muzea właśnie w tym temacie. Patrzyłem na nie, ale mówię, każde było... Na każde patrzyłem w ten sposób, że jednak to nie do końca mi o to chodzi, jakby w moim pomyśle, nie? No bo na przykład można zrobić muzeum, w którym jest regał i jest tam 40 telewizorów i kilkadziesiąt radioodbiorników, ale czy to jest ciekawe dla po prostu tak, jak przyjdziemy, no jak ktoś się interesuje tematem RTV, no to dla niego będzie to ciekawe. Ale to są jednak niszowi jakby. Czyli właśnie jakby takiego ułożenia muzeum jak ty, że zrobił ktoś takie pokoje, jakby kuchnię, salon, jakiś tam pokój, uciech i tak dalej, to takie miejsca jakby gdzieś są? Czy ty jakby pierwszy, o to mi też chodzi? Ten pokój, uciech to jest tylko w Muzeum Sentymentów, to nikt tak coś się nie odważył na taki pokój dla dorosłych. Ale tam jak będziesz szedł, to bez małżonki lepiej. Okej, okay, a to mamy się bać? Znaczy, bać się nie musisz, ale
Lepiej samemu iść. Okej. Bo wtedy, wiesz, pójdziesz z żoną i ona będzie na ciebie tak patrzeć, a ty nie będziesz mógł tu oka zawiesić, tam zawiesić okę, ona będzie patrzeć po prostu, gdzie ty zerkasz, co nie? Dobra, to zostawię sobie to jako niespodziankę, ten pokój. To, czyli po prostu... Nie opowiadajcie, może niech każdego to zainteresuje, właśnie, to jest jedyny sekretny pokój. To jest jedyny pokój, w którym jest zakaz fotografowania, więc nie można znaleźć zdjęć w internecie za bardzo. Okay. Więc tam pilnujemy tego skrzętnie, żeby nikt nie robił zdjęć, a żeby po prostu ktoś mógł to zobaczyć sobie tam na miejscu. O czym mówiliśmy? A no, chyba ty powiedziałeś, że jako pierwszy założyłeś taki pokój. Tak, było na przykład w Warszawie, w muzeum, teraz chyba nazywa się Muzeum Życia w PRL-u w Warszawie. Tam jest jakby taki, powiedzmy, przywrócony pokój z jakimś półkotapczanem i tak dalej, ale ogólnie to muzeum jest, nie jest za wielkie, nie? Także ktoś był na przykład w Warszawie oczywiście i tam to zobaczył i przychodzi do Muzeum Sentymentów, to mówi, że wow, nie? Że to jest tak wielka ekspozycja, i tak wiele takich drobnych nawet eksponatów, bo ja nie mam tutaj motoryzacji na przykład, bo niektórzy szukają, czy mam jakieś samochody, motocykle, no, i tak dalej. No jeszcze nie wiem, czy byś miał wsadzić te samochody. Tak? No ja mam tam jeden jest motorower, ale to on niedługo też chyba jednak zniknie z Muzeum Sentymentów, bo po prostu robię tam jakąś inną ciekawą, tak unikatową jakby tematykę, bo po prostu te muzea motoryzacji jest ich dosyć dużo. A poza tym są oczywiście jeszcze bardziej kosztowne, jeśli chodzi o ich organizację. Tak. Trzymanie, konserwacja, sam obiekt musi być dużo większy. Poza tym się znajdują na pierwszym piętrze. No to jak tam prowadzić jakieś pojazdy? Ja przepraszam, że mam przerwę, Kamil, ale bo ty nie widziałeś jeszcze Kamila filmików na Instagramie, co nie? Jak on opisuje jakby sztukę tutaj codzienną w Cieplicy i okolicy. Bo ja myślę, że ty naprawdę powinieneś tam się udać i nakręcić komentować kilka takich filmików, naprawdę. No właśnie, zrobimy taki commentary track, jak ludzie zwiedzają z tymi, z przewodnikami audio. To byłoby rewelacyjne, mógłbyś być nawet przewodnikiem, myślę, że w tym muzeum. Muszę zobaczyć. Nie, te dywany, jakbyś zobaczył na ścianach, to jest coś dla ciebie, naprawdę. No tak, mamy największą kolekcję kowarskich makatek dywanowych na ścianach. Nie? Ja będę na ten content wyczekiwał. Dobrze. Nawet nie wiem, ile tych makatek tam jest, ale mówię, w związku z lokalizacją, w jakiej się znalazło Muzeum Sentymentu, no to jest jeszcze jakby dwa w jednym, bo jest i muzeum, powiedzmy, to takie PRL+, bo jeszcze lata 90. No i Muzeum Historii, już fabryki dywanów w Kowarach. No właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo z tego, co opowiadasz, to nie jest takie typowe muzeum, czyli galeria. Te rzeczy nie są pochowane w gablotach i zamknięte przed... Okej, czyli też... Bo ginęły. Bo wychodziły z gości na początku, jak było to pootwierane i musiały być pozamykane. Ty sobie brał niezapowiedzianą pamiątkę. Dokładnie. Bo wczoraj, jak oglądałem zdjęcia, które masz na Instagramie, to przypomniało mi się takie bardzo ładne określenie. Andrzej Tarkowski, reżyser, określił film jako czas utrwalony. To jest coś takiego, wyobraźcie sobie, utrwalanie czasu. I z tego, co mówisz, to ty właśnie utrwalasz czas, że można tam wejść i się w całości przenieść do tej innej rzeczywistości. A powiedz mi... Kurczę, chyba ten Jarek zostanie wygryziony przez ciebie jako prowadzący. Ja tak myślę. Przepraszam, taka dygresja. Przepraszam, Jarek. Ale chciałem zapytać ciebie może trochę od drugiej strony, bo mówisz o tym, co było fajne kiedyś. Zresztą reklamujesz się hasłem, że kiedyś było jakoś fajniej. A co było niefajne? Czy masz takie rzeczy, czy może nawet świadomie pomijasz jakieś obszary i wybierasz tylko te, które budzą sentyment, ale no, siłą rzeczy nie wszystko zawsze jest dobre. Z czego jesteś zadowolony, że już tego nie ma? W każdym muzeum PRL-u, po pierwsze, jak jest ten skrót PRL, no to oni zamykają się w ramach PRL-u, czyli do 89 roku. I no, kojarzy się to, jakby nie patrzeć z polityką, czyli z ustrojem komunistycznym. Ustrój komunistyczny kojarzy się z kolei na przykład z milicją obywatelską i z jakimiś tam pierwszymi sekretarzami i tak dalej. Ja staram się tego unikać. Nie da się tego uniknąć w takim miejscu. No bo mamy na przykład mównicę zachowaną z dawnej sali konferencyjnej fabryki dywanów i tam kilka foteli i wchodząc na nią, no to słyszymy głos Edwarda Gierka. No to jakby to się pojawia, no bo z jednej strony się to wywołuje trochę uśmiechu, jakby wspomnienie tam takiego przemówienia typu pomożecie, pomożemy. Mam kilka eksponatów milicyjnych, ale dosłownie to jest kilka. Jakiś jeden hełm, kilka mundurów, bo na przykład mój wujek był milicjantem, potem policjantem, więc po wujku jakby tam jakiś mundur został, więc staram się to też w ekspozycji. Ale jakby tego tematu nie szukam w ogóle. Nie szukam tablic związanych z posterunkami milicji obywatelskiej, jakichś tam pałek i tak dalej. Po pierwsze, znowu to jest drogie, bo znowu to jest popularne jakby hobby kolekcjonowanie tych tematów. Ale jakby to nie o to chodzi w Muzeum Sentymentu właśnie. Mamy te miłe wspomnienia budzić i przywoływać, te, które się miło kojarzą. I ma milicja się nie kojarzy zbyt miło, nie? Czyli ty po prostu jakby wracasz do tych
tylko pozytywnych wspomnień. A reszta jest taką tylko otoczką. W naszym pokoju prezesa, bo to jest takie nawiązanie i do pokoju dyrektora fabryki dywanów, ale też jakby do pokoju, powiedzmy, pierwszego sekretarza, więc tam jest trochę takich tematów politycznych, są jakieś głowy Lenina, Stadpianina i tak dalej. Tego uniknąć się nie dało, tak? Tylko się nie da, się to przywołuje jakąś znowu, mówię, piosenkę elektrycznych gitar. I to tylko takie staram się, takie bardziej tematy związane bardziej z popkulturą, że ten Lenin wystąpił w popkulturowej jakiejś piosence i ona dlatego tam ta główka jest. Nie? A powiedz, Andrzej, zbliżając się jakby powoli ku końcowi, bo tutaj Kamil pytał cię o jakieś wydarzenia, rzeczy, które będą się działy. Słucham? Już kończymy? No powoli tak, no wiesz, muszę jakby dozować te emocje i mówić, że powoli musimy kończymy. Musimy zostawić coś na odcinek następny, zaprosimy cię jeszcze raz. I... Na drugą część. Ja to tak się ubrałem ładnie, żebyśmy powiedzieli coś, że to jest mój outfit na przykład na zlot klasyków. Nie, no to zaraz będziemy, właśnie no, ja do tego chciałem przejść, bo tutaj Kamil mówił, że co się będzie działo i tak dalej, no i powiedz nam, co będzie się działo w muzeum, bo na początku rozmowy prosiłeś, znaczy nie prosiłeś, tylko żądałeś, żeby zapytać się ciebie, co będzie w najbliższym czasie ale działo. Ale elegancko wsypał. Ale to jest dyrektor, no to on żądał, no tak? Więc no, to powiedz nam, co nas czeka w najbliższym czasie w muzeum. Ten odcinek będzie wyemitowany przed majówką, pamiętaj? Dobra, więc to super, elegancko. Celuj w ten termin i powiedz nam, co będzie się działo na majówkę może, tak? Zacznijmy od majówki. Od majówki, a majówka zaczyna się w tym roku trochę wcześniej, czyli od 27 kwietnia. W sobotę. No tak, ja uważam, że w sobotę się zaczyna i potem mamy aż prawie 10 dni majówki, czy tam ileś. I od tego 27 kwietnia będzie już muzeum można zobaczyć ostatecznie 15 pomieszczeń ekspozycyjnych. Czyli ta szkoła i przedszkole, tak? Przedszkole. Czyli to możemy zdradzić, tak? To możemy zdradzić, że... Znaczy przedszkole to nie do końca. To będzie przedszkole, a nawiązanie jakby do wystawy kolejnych zabawek, które udało mi się w międzyczasie zebrać. Ale jak ktoś zostawi dziecko w przedszkolu i nie odbierze na czas, to ty jakby zamykasz i zostawiasz to dziecko, czy czekasz na rodziców? Mnie tak brat kiedyś zapomniał odebrać, nie? Z przedszkola nie było telefonów i pani przedszkolanka ze mną musiała się kręcić na karuzeli chyba do 17, nie? Bo jechał na jubilacie, po prostu miał przyjechać po mnie i gdzieś pojechał z kumplami dalej, nie? Czyli możemy liczyć, dobrze, że w końcu sobie przypomniał. Czyli jak ktoś przez przypadek zostawi, to będziesz czekał. Karuzela jest. To chciałem tylko powiedzieć, że takie właśnie wspomnienia, jak teraz powiedziałem, przywoływane są bardzo często w Muzeum Sentymentów, nie? Że ktoś na przykład, nie wiem, do szklanej ryby włożył palce, trzeba było ją rozbić albo coś tam. No i się okazuje, że 80% społeczeństwa zostało zostawionych w przedszkolu. I każdy ma jak traumę, którą... Byłeś kilkaset razy w przedszkolu, jakiś procent jest szansy na to, że zostawić. Czasami. Ale przepraszam, bo przerwałem tobie. Wiesz, tutaj jakby gwiazdy są dwie i gość jeden. Trzeba to sobie śmiało powiedzieć, ale przepraszam. Czyli zaczynamy tą majówkę w sobotę już. Tak, wcześniej. To są te dwa nowe pomieszczenia. To po pierwsze, czyli mamy całe piętro jakby w tym dawnych biurach fabryki dywanów zagospodarowane. Kolejna rzecz taka z nowości, no to ma na dniach tutaj jeszcze w kwietniu do nas dojechać schodołaz, dzięki czemu będą mogły osoby niepełnosprawne, będę mógł je, ważna rzecz, że tak powiem, po schodach przetransportować, przepraszam, osoby z niepełnosprawnością. Czyli to będzie jakby ten taki, że ktoś wsiada i się jedzie do góry, to nie będzie go przypijamy, no, ktoś, kto porusza się na wózku albo nie może wejść po schodach, to go posadzimy na ten wózek i przypniemy go do schodołazu i go po prostu wciągniemy na piętro i tam już będzie mógł sobie, bo wszystko jest, jakby cała ekspozycja jest na jednym poziomie. Więc to udało nam się, w zeszłym roku taką mieliśmy zbiórkę publiczną. No to rewelacja. I zebraliśmy na to środki, żeby to zakupić. Jest to już zamówione, więc to jest taka dosyć ważna informacja. Super. Oczywiście tam wcześniej, tylko jak ktoś będzie chciał do nas przyjechać, to trzeba najpierw do mnie zadzwonić. Była osoba, która jest przeszkolona, żeby to obsługiwała. Dobra. To jest taka ważna informacja. No i najważniejsza impreza przed nami, ale dopiero 16 czerwca, czyli Zlot Klasyków, który organizujemy, to będzie już też 6 Zlot Klasyków. Będzie tych klasyków, na razie jest ich zgłoszonych do tej pory około 230. Ale co to za klasyki, powiedzmy? To są samochody, motory? Samochody i motocykle. Motocykli jest w tym roku bardzo mało, ale podejrzewam, że na ostatnią chwilę wszyscy czekałem, w zależności od pogody, motocykl tam wszędzie gdzieś się ustawi, więc to nie ma problemu. Czyli ta parada standardowo też będzie świetna, cała przez Kowary, żeby... Nie, parady nie robimy. Parady nie robimy, bo to jest za dużo jakby uzgodnień. Czyli będzie po prostu... A Kowary jakby są na tyle pojazdów, Kowary są za małe, bo to jeden już skończy, a drugi jeszcze, a ostatni nie wyjedzie ze Starówki. To gdzie to się odbędzie? Na Starówce? To będzie na Starówce i na ulicy Jagiellończyka, czyli na dwóch ulicach, bo musimy dwie ulice zamykać, bo na przykład zamykaliśmy tylko Starówka. Ten zlot się tak stał popularny, tak się ludziom podoba. Tym właścicielom klasyków, że po prostu już czekali na te zapisy, które rozumiem, że oni z całej Polski przyjeżdżają.
Z całej Polski, ale oczywiście głównie to jest Dolny Śląsk. Dobra, i to będzie... Z zagranicy też przyjeżdżają ludzie, czy to... No, czy to zdarzają się z Czech najczęściej, nie? Parę samochodów z Czech też dojeżdża. No tak Dolny Śląsk, Lubuskie, Wielkopolska, Opolskie. To będzie największy do tej pory zlot, myślisz? Czy... Myślę, że będzie największy. No, co roku, tak naprawdę co roku pobijamy ten nasz rekord. Więc to jest najważniejsza nasza impreza. Czy coś będzie się działo na majówkę, to trzeba śledzić nas na Facebooku i tam będą wszystkie informacje. A może na koniec jeszcze tutaj zastanawialiśmy się z Kamilem, co to jest za urządzenie. Więc może nam opowiesz o tym. Co to za łazik? Wiemy, że łunochod. Było bardzo drogie. To jest łunochod. Tak, kiedyś też na pewno była bardzo drogie. Ja miałem taką zabawkę za dziecka, ale pewnie ją rozwaliłem, jak to większość zabawek się rozwala, będąc dzieckiem. Albo przekazałem ją młodszym dzieciom w rodzinie i nie zachowała się. Więc ostatnio, jak się pojawiło to w internecie, na aukcji internetowej, udało mi się to zakupić ponownie. Jak to przyszło, to ja myślałem, bo jak jest się dzieckiem, to te rzeczy wydają się dużo większe. Więc jak to przyszło, myślałem, że to będzie trochę większe jednak, ale to nie jest za duży przedmiot. To jest taki właśnie łazik księżycowy, kiedyś były bardzo popularne, cały ten podbój kosmosu, lądowanie na Księżycu i potem były bardzo popularne zabawki właśnie związane z jakimiś łazikami marsjańskimi, rakietami, wahadłowcami, robotami na przykład też. To jest takie dosyć też już trudne do znalezienia jakby tego typu zabawki. Między innymi taka zabawka znajdzie się na nowej ekspozycji w tym tak zwanym, mówię, moim namiastce przedszkola, czyli tam będą gabloty też z zabawkami, będą czasopisma takie dziecięce, które można będzie sobie powertować i przypomnieć może to, co znowu gdzieś tam za dziecka wycinaliśmy, jakieś tam rzeczy z tych gazetek Miś albo ze Świerszczyków i tak dalej. Kamil, powiedz mi... Właśnie, czy masz jakieś pytanie takie? Nie, to takie pytanie właśnie, jeżeli zmierzamy rzeczywiście ku końcowi rozmowy, na koniec, czego możemy ci życzyć? Co ty jako kolekcjoner, archiwista, który konserwuje dla nas te wspomnienia dzieciństwa, czego sobie życzysz? Może to jakaś rzecz, której szczególnie szukasz, jakiś święty graal? Ja wiem, co tobie życzę. Ja tobie życzę, żebyś kupił od Kamila książkę, którą niedawno napisał i wydał, więc serdecznie polecamy do tych życzeń. Dziękuję bardzo. To taka niebywale subtelna. Jakby nie miałem tej książki, to schowanie. Lokowanie produktu. Ona przez przypadek to była. Tak, dziękuję. To ja tobie też tego życzę. Oprócz tej książki, czego tobie możemy życzyć? To piękne pytanie. Pytasz o eksponaty, tak? O jakieś tego typu. Pytam ciebie jako, wiesz, jako właściciela, zarządcę, człowieka dywana. Ja życzyłbym sobie po prostu dużo odwiedzających, bo to z kolei sprawia, że to muzeum może się utrzymać. Jest całkowicie moja prywatna inicjatywa. Bez żadnych dotacji zewnętrznych, dlatego mówię, zbiórka na Schodoła musiała być zorganizowana, bo żadnych dotacji nie otrzymujemy, więc życzę sobie, żeby nas odwiedzało dużo osób z całej Polski i nie tylko. I żeby z uśmiechem wychodzili. Z uśmiechem wychodzili i potem wracali ze znajomymi jeszcze najlepiej, bo też tak się zdarzyło w święto, na przykład to było super, jak ktoś był na przykład z wycieczką pracowniczą i potem przyprowadził całą rodzinę, z którą przyjechał na Wielkanoc tutaj w nasz region, to było super. To rzeczywiście miłe, nie? To było super. Musicie to zobaczyć. Tak, no dokładnie. Tak, to uznałem, że muszą to zobaczyć i wszyscy też znowu zadowoleni wychodzili. Także tego bym sobie życzył, bo to z kolei pozwala na rozwijanie tego miejsca. Skoro są odwiedzający, są środki na to, żeby to miejsce dalej rozwijać, są też środki na nowe eksponaty. Będzie, mówię, znowu ostatnio jakoś też trochę odnowiłem rzeczy takich, które gdzieś tam udało mi się w ciągu ostatniego roku czy nagromadzić, bo to znowu jest samo do zobaczenia, ale mówię, co będzie dalej, mówię, to tak naprawdę często są takie przypadki i łód szczęścia, że coś udaje się jednak w ostatniej chwili uratować, znaleźć i to okazuje się, że jest to unikatowa rzecz. Ciężko mi jest powiedzieć, czego sobie życzyć, bo ja niektóre rzeczy sam na przykład nie znałem, na przykład mamy taki skibob z lat 60., czyli sprzęt sportowy, który kiedyś był dosyć popularny tutaj w regionie, ale praktycznie też już się nie zachował. Gdzieś to zostało zezłomowane, ale mamy taki jeden, bo też udało się w ostatniej chwili z jakiegoś opróżnionego garażu go uratować, więc czasami to są takie totalne przypadki. Dobrze, a gdybyśmy mieli mieć oczy otwarte, wiesz, chodzimy po różnych miejscach, jarmarkach, może u babci, u cioci coś zobaczymy, coś takiego, że wiesz, że no wtedy dzwońcie po mnie. Ja na przykład jako dziecko to zawsze dla mnie jakąś takim zdumiewającym przedmiotem to był ten dziennik nauczycielski, nie? Co tam wszyscy oni piszą, jak tam w to wpisywanie ocen. Dzienników nie ma, bo dzienniki musiały zostać zarchiwizowane czy zniszczone, no nawet, tak, więc teraz. Mam dziennik, ale pusty.
No właśnie, ostatnio jak uratowałem takie rzeczy, tak chyba... To z czym mają dzwonić widzowie? Co zobaczę, mają dzwonić? Jak znajdą twój dziennik. Ja może powiem, z czym nie dzwonić. Proszę nie dzwonić z pralką franią, z meblościanką, bo już nie mam miejsca, a takich ofert po prostu jest bardzo dużo. Czasami mówię, latem w sezonie to dwa telefony w tygodniu są, czy chcemy meblościankę, czy franie i tak dalej. No takie rzeczy już jakby nie mam. Takie bardzo popularne sprzęty domowe nie ma miejsca, ale jeśli chodzi na przykład o zabawki albo rzeczy popkulturowe z lat 90. przede wszystkim, bo lata 90. to w ogóle dla mnie jest taka zagadka, że jakby one są najświeższe dla nas, a najmniej rzeczy z nich się zachowało. Mhm. To jest taka ciekawostka, że prędzej zachowały się rzeczy z lat 80., które były trudno jakby wystane w kolejce w stanie wojennym i to było takie po pierwsze trudno zdobyte i trzeba to trzymać w domu, a to, co było w latach 90. było na tyle już popularne, że na wyciągnięcie ręki, że właśnie było powszechne i zostało na bieżąco wyrzucone. Czy to były czasopisma Brawo, czy Popcorn, czy Brawo Sport, jakieś tam rzeczy, mówię, plakaty z Adamem Małyszem. Będę coś dla ciebie miał. Ostatnio kupiłem plakaty z Adamem Małyszem, na przykład z Brawo Sportu, nie? I one się pojawią też na ekspozycji pewnie niedługo, ale mówię tam z początku gdzieś tam jego kariery, tej takiej, super, wiadomo, na szczycie. A więc to są takie rzeczy, mówię, które każdy miał w pokoju w latach 90. Ja też miałem, mówię, Andrzeja Gołotę miałem nawet, mówię, na plakacie i tak dalej wtedy w pokoju. I nie ma tych rzeczy. No, Michaela Jordana na przykład, jakieś tam plakaty, albo całe Chicago Bulls, mówię, to wszyscy w tych czapeczkach chodzili, czy w koszulkach. To na bieżąco zostało usunięte, takich rzeczy praktycznie nie pojawiają się, albo może też są dalej po prostu wyrzucane jako bieżące, można powiedzieć, te... No, dla niektórych śmieci. Dla mnie to są takie dowody na lata 90. To tym miłym akcentem kończymy. Zapraszamy wszystkich do Muzeum Sentymentów w Kowarach. Zaczynamy w kwietniu. Tak. Później balujemy przez ponad tydzień. Na majówkę i zapraszamy w czerwcu na zlot klasyków, a my Andrzejowi wydrukujemy swój plakat i sobie powiesić jako idole z dzieciństwa. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam telewizów.